A więc witam serdecznie. Co się zmieniło? Pewnie się zastanawiacie, co ja mogłem zrobić. Najpierw wam pokażę, co tu się zmieniło. W ogóle zrobiłem trochę jeszcze panelów słonecznych, pożyczyłem sobie trzy, bo mi jest potrzebne do zrobienia rzeczy takiej jednej. Przeniosłem, 30 FPS-ów. Troszeczkę mi laguje tak jakby. Ale fraps mnie limituje do 30. Przeniosłem to tutaj. Przeniosłem to tutaj. A raczej to tutaj już było. Dużo energii. Trzy panele słoneczne. Było 6. Przeniosłem. Poza tym... recycler działa, który nie działa. W sumie można by było troszeczkę kobla włożyć do niego. Work. Up. Pięknie. To będzie działać. Spokojnie. Działa. No i to się teraz spompuje i tu się robi scrap, który niedługo będę używał. Zgadnijcie dlaczego. Fabricator. Teraz będę cicho, bo pewnie wszyscy będą Quarry. Tak? Quarry. Działa. To był Lake, ale on sam był. I ja postanowiłem, że go zostawię. Tak więc działa. Ten crude oil jest zbyt popularny. Powinno się go mieć mniej. Ale okej. Ja nie robiłem tego modu. Trzeba się przyzwyczaić do tego, co było. Mam dwa silniki. Włączyłem jeden, bo było za mało energii, ale teraz... Przez dzień zdobywało energię, a przez noc traciło. I to w bardzo szybkim tempie. Chcę, żeby to po prostu było... W sumie panele słoneczne też działają tak jakby taki mały badbox. Tak więc... Potem się nie chodzi. A więc kopię się. Dzieją się rzeczy. Jest to bardzo ciekawe. Not. Ten cały crude oil, tak jak widzicie. 31 staków. Długo drugi barel będę musiał robić. Jak tam sand? Sand się powoli dewajduje. Trochę tu idzie i trochę tu. Mam już dużo sandu. W ogóle możemy wziąć plup, plup, plup. Plup. Weźmiemy trochę sandu. W ogóle poszłem sobie oglądać YouTube'a. Źle to podłączyłem w ogóle. Tu był, tu gdzie jest ten bucket, był sand. I ja tak, okej. Czyli sam sobie szedł z quarry, idzie sobie, idzie, plum 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 plum. Dochodzi do tutaj. I co się dzieje? Idzie tu. Tak go rozkazałem, żeby szedł w tą stronę. Tam idzie sandstone, tu idzie sand. Tu. Nie ma innej opcji. I, a dałem tutaj jeszcze ten i ten barrel to jest sand. Nie pomyślałem o tym, żeby na przykład zrobić sand w tamtą stronę i dać kilka tam barelów sandu, a tu dać sandstone. No, jak się nie pomyśli na początku, niestety trudno jest potem, no ale okej. Okej. Nie ma co narzekać, weźmiemy trochę piachu.
Tak więc troszeczkę tak dziwnie co zrobiłem, bo wykorzystałem sytuację, żeby wam pokazać Quarry, a ja sam poszłem po Sand, którego wam na razie wystarczy. O, jeszcze tutaj trochę zostało. Czasami fajnie mieć chunkerory. Tak więc, pójdziemy najpierw spać. Nie na piachu. Zedytuję to, jak nie zapomnę. Tak to jest, jak się nagrywa bez przygotowania. Tak od razu mówię. Nagram coś bez zbędnego przygotowania. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Nie wiem, czy mi to wyszło na... wyjdzie na dobrze, czy wyjdzie mi na źle. Ale spróbuję. Tak więc, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj praktycznie... nie wiem. Może podłączymy Matter Fabricator tutaj? Nie wiem. Wiem, że... chciałbym ten cały cobblestone włożyć tutaj, żeby się przerobił. Tylko mam jeden overclocker. Why you need no worker? Great. Great. So great. There we go. Teraz powinno działać. Działaj. Teraz powinno działać, okej. Tak więc wcześniej... działało inaczej. Okej, okay, nieważne. Tak więc. Dzisiaj zajmę się w ogóle, patrzcie na to. Łeb, 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 łeb. Zajmę się. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie zająć tym miejscem. Chcę to zrobić, skończyć to piętro. Chcę mieć skończone. Chcę zacząć planować, gdzie te wszystkie maszyny ustawić. Będę miał dużo roboty. Ale chcę to w końcu zrobić, no musi być skończone. Tak więc, skończę na razie nagrywanie. I to co osiągnę, pokażę wam za chwilę. Okej, okay, tak więc. Po pierwsze mam nadzieję, że to się nagrywa. Po drugie... tak. Mógłbym podłączyć Matter Fabricator pod... plum. Problem z tym, że jak podłączę Matter Fabricator pod to, nie będę miał energii. Już na nic. Koniec. Po energii. Chcę mieć energię na różne rzeczy. Tak więc... raczej... w ogóle nigdy nie sprawdzałem. 9. Raczej zostawię to przynajmniej na razie tutaj. Mam tego chunk ladera. Zostawiono na 49 chunków. W sumie nie musi być na aż tak dużo, ale niech będzie. Tak więc tutaj będziemy włożymy scrapa. Jutro powinienem mieć 10 milionów. Nie... zaraz wpiszemy. Water Fabricator. Tyle energii. Ciekawi mnie, czy żeby zrobić 1% tego, potrzeba tyle energii? Mogę się mylić. Słyszałem coś o milionie na chyba 3%. To brzmi, jakby mogło być... w ogóle? O nie, może lepiej nie. Nie wiem, czy nie lepiej podłączyć to, włożyć scrap. Zróbmy to. Ups. Dostaję energię, ale dostaję tak mało, że nawet nie widzimy. Wiem, że
Mogę przecież włożyć scrap. Wtedy... Nie wiem, ile potrzeba. Weźmy kilka. Wtedy na pewno nie będzie się marnować energia z tych panelów słonecznych. Jeżeli mój quarry zacznie działać, weźmiemy jeszcze jeden, chociaż wątpię, czy i tak zużyjemy to wszystko. Jeżeli mój quarry zacznie dobrze działać, no bo działa, i będziemy otrzymywać więcej tych rzeczy, typu, no, orów ogółem. Postaram się, żeby po prostu, no, było to bardziej ogarnięte, co nie? Jak na razie będziemy tylko tracić energię. Tutaj. Mam nadzieję, że w końcu to się... Bo to musi chyba się dopełnić się mniej więcej dotąd. Wtedy to się zużyje i tutaj będziemy mieli 3%. Tak się mniej więcej robi UUmatter. Taki flip to znaczy, że to dostaje chyba energię. Pojęcia dokładnie nie wiem. W każdej chwili w sumie mogę to odłączyć, żeby tutaj się podładowało. Na razie zostawię to w ten sposób. Także, żeby zdobyć ten... chwila. Żeby zdobyć ten panel słoneczny, trzeba się na początku troszeczkę omęczyć i tak dalej. Nie, ten wiemy co zrobić. Tego nie wiem. Irradiated uranium. To nie jest aż takie trudne w sumie. Mam chyba ponad stack tego. Tak więc z tym nie będzie aż tak trudno. Pierwsze 8 UUmatter będzie trudne. Ale w końcu jeszcze sprawdzę, czy może jest malutki paseczek. No oczywiście to generuje 32 EU per tick, a to maksymalnie zużywa do 8000, także dosyć trudno będzie to ogarnąć. Jak na razie dalej robię silicon plates. Robię silicon plates, chociaż wiem, że one są nie aż tak potrzebne. O, i się skończyło. Może i dobrze. Może to wystarczy. Mam nadzieję. Silicon plates są bardzo przydatne. Tutaj dostajemy tak, wiemy jak się robi advanced circuits. Lecz można użyć silicon plate. Wtedy zaoszczędza się trochę koper, a w tym modzie koper jest dosyć trudny do zdobycia. Lecz ja używam tego. Używam Electrum Ingot, który się zdobywa z... O. Mógłbym w sumie zacząć się tym zajmować. Zrobić jakąś fabrykę, ale może nie dzisiaj. W sumie to był dobry pomysł. Electrical Engine. Tutaj, do jednych z tych. Wiem, że chcesz działać, ale nie masz niestety nic. Ten hooper nie musi być tutaj. Ani tutaj. Tam na razie tu, bo nie wiem do czego potrzebujemy. Chciałem zrobić dwa MFSU, ale niestety zabrakło mi electronic circuits, a żeby zrobić electronic circuits, potrzebowałbym rzeczy, której nie mam. A ta rzecz, której nie mam, to niestety copper. Zostało mi chyba tutaj? Aha, nawet nic. Nawet jednego copperu mi nie zostało. Zużyłem wszystko. Trudno. Te podobno są bardzo mądre, ale nie wiem jak ich używać. Czy ja mam więcej balaxite? Ciekawe czy w grinderze można z balaxite. Zaraz się przekonamy. Czemu to się nie stakuje? Ciekawe czy w grinderze coś dostaniemy dodatkowo. A no tak. Okej. A w rok rozszerze, znaczy w maceratorze, dostajemy tylko balaxite. W pulverizer. Ciekawe rzeczy.
Na razie wsadzę to do elektronizer. Tak więc, generalnie jeszcze mam następny pomysł. Jeden z moich kolejnych pomysłów. Bardzo mądre z mojej strony. Czy tak to się używa? Mam nadzieję. To jest jedyny sposób, żeby to użyć. Tak, potrzebujemy sera. Okej, nieważne. Kolejny sposób, żeby wziąć energię stąd i włożyć ją tam, jest właśnie przez lapak. Lapak. Dobra, starczy. Lapak to bardzo dobre źródło energii. Nie, tu. Jak widzicie, plum. Tylko, że to się zużywa w niewiarygodnym tempie. Jak widzicie, tak rośnie. Mniej więcej z taką szybkością i tak dalej. Takie coś się... I to może się filować aż do końca, samego końca. Tak więc, jak będę miał za dużo energii tam, na przykład jak będę szedł spać czy coś, zużyję całe tamto MFSU i włożę je tam. Również panele słoneczne. Jeden panel słoneczny zostawię w tym moim głównym, tam co są podłączone maszyny i tak dalej. A dwa panele dam do Matter Fabricator. Zajmie mi to jest jakiś tydzień, żeby zrobić UU Matter. Chyba, że moje kłory zacznie naprawdę nieźle cisnąć. Jak widzicie, jest tak świeci i tak dalej. 3% mówiłem. Dotąd się mniej więcej gdzieś... O, widzicie, po lapaku i teraz plum. Tak więc zużyło chyba jeden. Tak, widzicie? Jeden. Tu zużyło. I... Czyli jeden scrap to 3%. Także nie to, że macie jeden scrap i dostaniecie za każdy jeden scrap jeden UU Matter. No fajnie by było, jakby to tak działało, ale niestety nie. No, jak coś ciekawego się będzie działo, to zacznę nagrywać. Jak widzicie, pada deszcz. W deszcz generalnie nie lubię zabijać potworów. Ale tak sobie pomyślałem. Tak generalnie zobaczyłem. Creepery. Creeperów chcę mieć dużo. Dlaczego, może spytacie, dlaczego chcę mieć dużo creeperów? Teraz musicie mi zaufać, bo nie pokażę wam tego. Ale żeby zrobić Iridium Plate, potrzeba Industrial TNT. Żeby zrobić Industrial TNT, trzeba w Industrial Blast Furnace. Włożyć taki specjalny alloy, co się w sumie robi z Advanced Alloy. Iridium Alloy to się w sumie chyba nazywa. I Diamond Dust chyba? Tak, trzeba użyć Diamond Dust, nie można użyć diamentu. To nie jest zbyt trudne. Później trzeba ten Iridium Alloy, czy jakkolwiek to się nazywa, wybuchnąć w takiej specjalnej maszynie w takiej specjalnej maszynie. Do tego potrzeba wybuchnąć, czyli potrzeba TNT, co nie? TNT, wiecie sami pewnie jak się robi TNT. Wiecie pewnie sami, jeżeli w zwykłym Minecrafcie chcieliście mieć dużo TNT, zrobilibyście mob grindera. Ale mamy tego świetnego moba. Moda, który się nazywa Soul Forge, czy coś takiego. I on nam dodaje możliwość zrobienia spawnera. Także moim zdaniem to samo w sobie wyjaśnia to, że lepiej zrobić mob spawnera niż robić mob grindera. No, to będzie zajmować mniej miejsca i tak dalej, i tak dalej.
Więc to nie jest w sumie zły pomysł, dlatego ja już od dawna o tym wiedziałem, że będę potrzebował TNT. I oh man, potrzebuję tego TNT cały czas, non stop. Tak więc jest las. No ale są creepery. W lesie nie lubię walczyć. W lesie walka wygląda słabo. Tak więc... tak wygląda moje... walczenie z creeperami. Jak tam mój jetpack? Nie jest tak źle. Dobra, na razie kończę. Zaraz i tak powinien w sumie być dzień. I przejdziemy do testowania tego Soul Sharda. Tak więc zaraz wracam. Tak więc... jeszcze takie szybkie coś. Wow! Nagrałem. Miałem wam mówić, że moja średnia TNT... chciałbym. Za taką jedną noc... Średnio mam... średnio mam 30 TNT. Jak widzicie... Tym razem nie. Tym razem mam o wiele więcej. Zobaczę jeszcze, czy... O, tu jest jeszcze creeper. Wcześniej nie chciałem w deszcz chodzić pod na TNT, bo no, deszcz jest trochę denerwujący. Mam nadzieję, że no wiecie o co chodzi. Pewnie słychać, że audio jest takie... Wow, 50. 50 TNT, wow. TNT, zawsze mówię TNT. Okej, nie będę... O, skończył się jetpack. Jak grasz Feed the Beast, zawsze mi przy sobie drugi jetpack. Bo to jest jedno z najbardziej przydatnych rzeczy. Okej, ogarnę EQ i tak dalej i zobaczymy, co będziemy za chwilę robić. Tak więc zaraz wracam. Ta noc była dosyć smutna. Właśnie się skończyła. Jak widzicie, 19 TNT... Gunpowdera. 19 Gunpowdera. Ale 5 pereł. Zabiłem około 8 Endermanów. Może było 12. Nie wiem dokładnie. Ja zdobyłem aż 8 Enderpearl. Gdybym zdobył tylko i wyłącznie sam Gunpowder, czyli 19 Gunpowdera, bym był bardzo smutny. A teraz jestem w połowie smutny, bo 5 Enderpearl, one są dosyć przydatne do różnych rzeczy. Tak więc nie będę narzekał. Nieźle. Okej, zaraz wracam. Obiecałem, że zaczniemy się zajmować tym. Ale zaczniemy od enchanta. Padło mi Disjunction, Disjunction i Bane of Arthropods. Świetny start. Prawdopodobnie zrobię go na tier 5 od razu. No nie masz sensu. Ale dzisiaj zajmiemy się tym czymś. W ogóle pokażę wam. Klikam U na to i tak się robi ten Iridium Alloy Ingot. Dosyć proste. Chyba starczy mi na 6. Ja używam lawy do tego. Jak pewnie widać. W sumie ten bucket można też wziąć. Tak więc... To się będzie powoli robić. Co się z tym robi?
jak już się to zrobi, co się z tym robi. A więc implosion compressor potrzebny jest. Implosion compressor. Dosyć proste. Kompresor. Dwa advanced machine blocks. Chyba zwykłe circuits. Zwykłe circuits. Dosyć prosty do zrobienia. I ma output 32. Czyli też nie trzeba się za bardzo męczyć. Mamy pierwszy. Generalnie zrobię 6. Zaraz zobaczę. A mam 5. No niezbyt dobrze. No, zostanie mi jeden. Tak dla zabawy, powiedzmy. Generalnie iridium z platyny, bo robi się bardzo długo. Chyba 20 minut jeden iridium. A jeszcze zamiast tego, tu jest stack platyny, zamiast tego jeszcze mam dwa staki, także 20 minut jeden iridium ore. Tak więc nie jest tak mało. W sumie mogę to powyjmować. Nie chcę się, żeby się progres stracił. Tak więc to mam przygotowane. Będę robił panele słoneczne. Więcej paneli słonecznych. Okej, jeszcze jedno. Tylko tyle będziemy potrzebować. Ale dam, żeby się zrobiło ten ostatni. Najwyżej pozbieram jeszcze trochę gunpowdera. Quarry dobrze działa. Nie ma sensu chyba tego pokazywać. Rich slag zdobywam cały czas. Nadal uważam, że to jest bardzo przydatne. Okej, tylko 5 potrzebujemy. Ten kolejny mi się zrobi taki trochę, przynajmniej na razie, bezpotrzebny. Tak więc implosion compressor minus implosion compressor, jeżeli chce się postawić gdzieś w jakichś miejscach, trzeba go mieć tak, żeby no, trochę trudno go dostać, jak się nie ma jetpacka oczywiście. Jakbym w sumie naładować go. Okej. Tak więc, to działa w dosyć prosty sposób. Industrial TNT. Irradiated Alloy. Aby tutaj dołożę. Proste. Nic więcej. Wkłada się. Tu pokazuję generalnie takie coś. To jest to. A te ciemniejsze to są oczywiście te ciemniejsze. Tak więc nic aż tak trudnego. Także mamy w sumie 6. Tak, tak. Mamy 6. Bo mam jeden w sejfie. Jest on tu. Co chcę zrobić? Zrobimy pierwszy raz robię solar panel hybrydowy. Mało mam napisu. Ale poza tym nie jest zbyt trudny. Quarry jeszcze nie doszło do napisu. Tak więc, UU matter w ten sposób. Dostajemy sunerium. Czy to musi być enriched sunerium? Tak się składa, że akurat mam irradiated uranium. Czy to jest... Tak, to jest uranium. I mamy enriched sunerium. Tak więc poza tym nie potrzebujemy zbyt dużo rzeczy.